Trumpa z bliskiego otoczenia, z najbliższego, która ani razu nie skrytykowała bodajże Clintonów, więc to też ma jakieś korzenie. No tak, taki jest świat polityki. No, w polskim podwórku też mamy zdjęcia Michnika i Macierewicza. No więc, szczerze mówiąc, o tym samym pomyślałem, że jeżeli byśmy spojrzeli, nie wiem, czy są zdjęcia wszystkich tych osób, które podpisały deklarację korowską w 1976 roku, ale byśmy zobaczyli dużą część i tych, którzy się później włączyli, dużą część dzisiejszych nienawidzących się nawzajem elit politycznych. To jest trochę pytanie tak naprawdę o Donalda Trumpa, czy on jest jeszcze czy w ogóle istnieją kandydaci antyestablishmentowi, prawda? Bo na czym ma polegać właściwie antyestablishmentowość Trumpa? Niewątpliwie Sanders próbował być takim kandydatem. Kiedy Sanders starał się o nominację partii demokratycznej, a ostatnio jest krytykowany przez swoich wyborców, ponieważ wspiera Hillary Clinton. No ale to on był taką nadzieją na kolejną rewolucję, odnowę taką antyestablishmentową. Nie komentuję, bo już nie jest w tym wyścigu, jakim mógłby być prezydentem, ale takie nadzieje i takie ruchy się w Ameryce pojawiają. Sanders był taką nadzieją młodszych Amerykanów i chyba tych nawet, którzy dzisiaj deklarują w sieciach społecznościowych, że zagłosują na wielki meteoryt, prawda, prędzej niż na Clinton czy na Trumpa. To jest jednak bardzo popularna kampania, ale z drugiej strony mamy też zwolenników Teda Cruza czy Jeba Busha i to jest w zasadzie analogiczna sytuacja z drugiej strony. Są po prostu ludzie, wyborcy rozczarowani tym, co mówi i robi Trump czy Clinton i oni tutaj mogą też zrobić jakieś niespodzianki. No też trzeba powiedzieć, że spoza takiego ścisłego establishmentu wyłonił się na prezydenta Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Jego kariera to nie jest kariera bogatego dziecka, dziecka z bogatego domu, ale aktywisty, działacza społecznego. Bardzo lewicowego działacza, który zresztą jednak, to jest moje osobiste zdanie, ale myślę, że nie tylko moje, że gdyby nie Michelle Obama, to nie byłby tam, gdzie jest, tak samo jak w przypadku Billa Clintona. Nie byłby tu, gdzie jest i gdzie był, gdyby nie jego bardzo przebiegła żona. Może i charyzmatyczna, chyba. Hillary charyzmatyczna? Nie, Michelle Obama. Oczywiście, że tak. Myślę, że można by zaryzykować tezę, że w Stanach Zjednoczonych w takim razie, słuchając tego, co państwo mówicie, kandydat antyestablishmentowy to jest taki, który wcześniej nie był gubernatorem Teksasu, Florydy albo Kalifornii, tudzież nie był szefem Departamentu Stanu. Ale pytanie, te wybory są często przedstawiane jako to najbardziej właściwie w historii Ameryki, a może nawet świata, taka kampania, która rozgrywa się wyłącznie na negatywnych emocjach. W sensie takim, że tam nie ma za bardzo już miłośników Trumpa i miłośników Hillary, tylko są przeciwnicy Hillary i przeciwnicy Trumpa. Bo wydaje mi się, że ta gra idzie na noże, ponieważ wybory teraz, czy bycie u steru władzy teraz, określa przyszły kształt demokracji. I z tym się należy liczyć. Znaczy świat, pomijając już same Stany Zjednoczone, stoi przed tyloma wyzwaniami technologicznymi, ekonomicznymi, społecznymi, geopolitycznymi, że ta prezydentura, która nastąpi w Stanach Zjednoczonych z niewątpliwym wpływem na losy świata, ukształtuje być może nawet nowy porządek. Dlatego ten dramatyzm kampanii się pojawia, dlatego, jak sądzę, ten bezprecedensowy atak. A z drugiej strony to jest oczywiście łapanie się z dramatyczny wybór partii republikańskiej, której elektorat się kurczy. Z jednej strony szukają popularności, no i ich najlepszych kandydatów pobił ktoś, kto właściwie jest z partii demokratycznej. Donald Trump poprzez swoje znajomości, osadzenie w kontekście, nadawał się do partii liberalnej, a skończył jako kandydat republikanów. Demokrata, przepraszam, będziemy musieli teraz przerwać. Zaraz pani redaktor po wiadomościach oddam głos. Państwo będą, dzięki temu bardziej niecierpliwie będą czekać na nas. Za chwilę wrócimy. Moimi gośćmi są Olga Doleśniak-Karczuk, Nowe Państwo, a także redaktor Wojciech Przybylski, Republika. Wkrótce wracamy. Zostańcie państwo z nami. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Informacje
dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Szykują się zmiany akcyzy na samochody używane, sprowadzone do Polski. Nad poprawkami dotyczącymi tego podatku pracują senatorowie. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki opowiada się za tym, by na auta starsze niż 10 lat z dużym silnikiem podatek ten wzrósł. W przypadku samochodów najczęściej używanych przez obywateli akcyza ma spaść. Chodzi o sprowadzane auta małolitrażowe do 10 lat. Taka jest sugestia ze strony Ministerstwa Finansów, dodał wicepremier. Chcemy, żeby akcyza była niższa dla tych, którzy sprowadzają samochody nie takie bardzo stare, czyli załóżmy do 10 lat i małolitrażowe, ale na przykład Audi A6 11-letnie. Chcemy, żeby akcyza rzeczywiście odzwierciedlała faktyczną wartość tego samochodu, ukrytą w prostych parametrach. Pojemność silnika i wiek samochodu. Chcemy, by po polskich drogach jeździły samochody trochę bardziej przyjazne dla środowiska i bardziej bezpieczne, dodał wicepremier Morawiecki. Polska cały czas króluje niestety w statystykach liczby wypadków śmierci na drogach, liczby wypadków również, które kończą się kalectwem. Wiąże się to ze słabym stanem technicznym tych samochodów. Dlatego te bardzo stare samochody rzeczywiście może się tak zdarzyć, że nieco o 200-300 zł wzrośnie akcyza na te najstarsze samochody, 15 lat załóżmy, 16 lat takie tego typu samochody. Wicepremier poza tym powiedział, że jest też za tym, by najdroższe samochody były obłożone najwyższą akcyzą. Senat ma się zająć nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym w połowie listopada. Ministerstwo Skarbu Państwa oddaliło wniosek prezydent Warszawy o dotację na reprywatyzację. Hanna Gronkiewicz-Waltz, podobnie jak w latach poprzednich, chciała 200 milionów złotych na wypłatę odszkodowań związanych ze skutkami tzw. dekretu Bieruta. Ratusz odpowiada, że resort Skarbu podjął niedobrą decyzję i odpiera zarzuty. O szczegółach Tomasz Majka. Wiceminister Skarbu Maciej Małecki przekonywał, że ta decyzja wynika tylko z efektów kontroli resortu. Urzędnicy ministerstwa badali, jak wcześniej wydawały władze Warszawy dotacje z budżetu państwa. Ponad 26 milionów złotych trafiło do osób skupujących roszczenia, w tym do negatywnych bohaterów afery reprywatyzacyjnej, do osób, których nazwiska pojawiają się od wielu miesięcy w przestrzeni publicznej. Minister ma też uwagi do mechanizmu wypłacania odszkodowań, ale rzecznik prasowy Ratusza Bartosz Miczarczyk twierdzi, że to niedobra decyzja i tłumaczy, że teraz ciężar wypłat spadnie tylko na budżet miasta i dodatkowo odbiera zarzuty. Kwestie wartościowania danych nieruchomości, no to zawsze zajmuje się niezależny ekspert, który robi operat szacunkowy, w związku z tym tutaj nie ma uznaniowości. Resort Skarbu jednak poinformował prokuratora krajowego o nieprawidłowościach wykrytych przy wydawaniu przez władze Warszawy pieniędzy z dotacji ministerstwa. Tomasz Majka, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 3:33. Wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej Słowacja bywa uważana za kraj najbardziej prorosyjski. Powodem takiej oceny są najczęściej wypowiedzi premiera Słowacji Roberta Fico, który już kilkakrotnie opowiadał się za zmiękczeniem unijnej polityki wobec Rosji, polityki sankcji będącej odpowiedzią na rosyjską agresję na Ukrainę. W jakim stopniu narracja uprawiana przez słowackiego premiera jest zbieżna z nastrojami słowackiego społeczeństwa? W Bratysławie interesował się tym Krzysztof Renik. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. A w tej debacie Wiktor Świetlik i przede wszystkim moi goście Olga Dalecznik-Karczuk i Wojciech Przybylski, Nowe Państwo i Republika. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy o tym, że Trump to jest taki trochę demokrata właściwie z pochodzenia i mógłby tam wylądować. Pani redaktor, przerwałem pani serwisy. Trump zresztą był w Partii Demokratycznej jakiś czas i on w zasadzie tak balansował na krawędzi właśnie tej demokratyczno-republikańskiej. W końcu zdecydował się na start z ramienia Partii Republikańskiej, ale to nie jest człowiek jakiejś wielkiej idei. To nie jest konserwatysta w takim znaczeniu stricte, jak zwykliśmy to rozumieć, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. No ja ostatnio się spotkałam z takim porównaniem, że Trump może być jakimś takim dobrym duchem, kontynuatorem polityki Reagana, że niektórym Amerykanom on może się tutaj kojarzyć z takim dobrym szeryfem, kowbojem, który Amerykę odnowi. Jestem tutaj bardzo, bardzo sceptyczna. Jeżeli uda mu się zdobyć Biały Dom,
raczej nie zobaczymy powtórki z Reagana, raczej na pewno nie. Swoją drogą Ronald Reagan też kiedyś miał epizod na początku z Partią Demokratyczną związany, potem przewędrował, jak bardzo wielu ówczesnych konserwatystów, przyszłych konserwatystów, a wcześniej liberałów amerykańskich. Ale panie redaktorze, pan wspominał o tym, że te wybory mogą zdecydować o takiej tak naprawdę zmianie polityki światowej. Czy to nie już nawet trochę to za? Na pewno spróbuję. Czy kształtu generalnie rzecz biorąc pewnego uporządkowania politycznego świata? Spróbuję obronić. O ile Hillary Clinton wydaje się gwarantem obecnego kierunku polityki zagranicznej amerykańskiej, o tyle właśnie związki z Donalda Trumpa, z otoczeniem republikańskim, którego najsilniej popiera, nie wszyscy republikanie go tak silnie popierają, wskazuje właśnie na kontynuację zaplecza partii, zaplecza prezydentury Reagana. I to samo zaplecze, między innymi jeden z kongresmenów, Dana Rohrabacher, który pochodzi z Kalifornii, tam wybierany, był w otoczeniu Reagana, był jednym z tweeting ghostwriters, piszącym przemówienia, czy wspierającym pisanie przemówienia Reagana. Dzisiaj jest postacią z punktu widzenia Polski co najmniej podejrzaną, dlatego że dosyć aktywnie zabiega o wpływy Rosji i o relacje z Rosją. Jak wielu neokonserwatystów amerykańskich proponuje coś, co z punktu widzenia polskiego wyborcy jest niewyobrażalne. To znaczy Ameryka powinna się zjednoczyć z Rosją, Iranem i Indiami, żeby powstrzymać ekspansję Chin światową. Proponują w związku odwrócenie kierunku polityki, który zdefiniował wolną przestrzeń środkowej Europy. A co jeszcze ciekawsze, to ci sami doradcy i otoczenie także wspierające samą kampanię wyborczą używają języka, który tak naprawdę kursuje i cyrkuluje w wielu innych prawicowych rządach. Posługuje się nim językiem podniesienia z kolan, uznania podmiotowości, suwerenności, odzyskania kontroli. Tak samo Viktor Orban, Jarosław Kaczyński, no i teraz Donald Trump. A ta zbieżność też nie jest przypadkowa, dlatego że doradcy w komunikacji politycznej okazują się być tymi samymi ludźmi albo ludźmi tego samego kręgu przemierzających Atlantyk i wpływających na taki kształt języka politycznego i w późniejszym wydaniu kształtu polityki, co najmniej regionalnej, jeśli nie światowej. Tylko że ten kierunek nie jest dla nas korzystny. Jeżeli chodzi o te wpływy rosyjskie, generalnie wątek rosyjski, wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o Trumpa i o Clinton, o zaplecze obu polityków, mamy pewnego rodzaju takie nieporozumienie. Zauważyłam, że na przykład podczas gdy Trumpowi zarzuca się jednak te takie rosyjskie ciągoty i że on jest sterowany przez Putina, że Putin go chwalił. Owszem, tutaj jest padło sporo takich komentarzy ze strony Putina pod koniec października na zjeździe klubu Wałdaj. Próbował to jakoś prostować, bo zauważył, że Trumpowi to nie służy, więc powiedzmy, broniąc tezy, że Putin wspiera Trumpa, należałoby sobie chyba przy okazji odpowiedzieć na pytanie, czy nie wspiera również poczynań pani Clinton, biorąc pod uwagę na przykład zaplecze jej kampanii znajomości z braćmi Podesta. A także fakt, że fundusz braci Podesta jest wspierany przez rosyjski Właśnie o to chodzi, bo tutaj po obu stronach znajdziemy te takie linki, które tworzą siatkę prowadzącą wprost do Kremla. I u Trumpa, i u Clinton. I to są powiązania również dotyczące wcześniejszej niepolitycznej działalności Trumpa związanej z Gazpromem. Tak? No, takiego doradcę, który wszyscy wiemy, co oznacza, mówimy o upaść na dno.